W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać 10 najbardziej niesamowitych zjeżdżalni wodnych na całym świecie. Na moim kanale jest już film o zjeżdżalniach, które zostały wybudowane własnoręcznie, więc teraz przyszedł czas na coś bardziej profesjonalnego. A jeśli uwielbiacie sport, prędkość, wodę lub po prostu dobrą zabawę, to świetnie trafiliście, bo dziś Wam pokażę 10 zjeżdżalni, które zrobią wrażenie dosłownie na każdym. Zaczniemy od szybkiej zjeżdżalni, która nazywa się Ogon Skorpiona. Zbudowana jest w aquaparku w Stanach Zjednoczonych w stanie Wisconsin. Co jest nietypowe jak na zjeżdżalnię, oczywiście jak na zjeżdżalnię, która rozpoczyna się prawie od pionowego spadku, to, że następnym etapem jest wykonanie lekko pochylonej pętli, od której właśnie wzięła się nazwa. Zjeżdżalnia ma 120 metrów długości, a w trakcie przejazdu otrzymujemy porządnego kopa adrenaliny, bo mam wrażenie, że osoba, która nią zjeżdża, traci jakąkolwiek możliwość zorientowania, co się dzieje dookoła i w którym momencie przejazdu się znajduje. Zresztą zobaczcie sami. Zjeżdżalnia Aquaduck nie jest ani najszybsza, ani najdłuższa, ale na 100% jest jedną z najbardziej oryginalnych na świecie, bo została wybudowana w bardzo nietypowym miejscu, na statku rejsowym. A dokładnie na statku rejsowym Disney Fantasy. Zjeżdżając przez rury o łącznej długości 233 metrów, masz możliwość podziwiania całego statku oraz otaczającego cię oceanu z zupełnie z innej perspektywy. Podczas zjazdu rury są przeźroczyste lub częściowo otwarte, co w połączeniu z otaczającym cię bezkresem oceanu sprawia dziwne wrażenie, bo uczestnicy mówią, że panuje wrażenie, jakby przejazd miał skończyć się w oceanie. Wieczorami wewnątrz rur zapalane jest dodatkowe oświetlenie, które stwarza jeszcze fajniejszy klimat. A jak statek zacumuje w jakimś pięknym miejscu, to już całkowicie zadowolenie oraz doznania 10 na 10. Summit Plummet to flagowa zjeżdżalnia położona w aquaparku Disney Blizzard Beach na Florydzie. Z zewnątrz wygląda jak skocznia narciarska i jest to jeden z elementów, które mogą wystraszyć. Bo jak zaczynasz swój zjazd na wysokości 36,6 metra, masz wrażenie, że zaraz wyrzuci cię na środek aquaparku. Dopiero po chwili, po osiągnięciu maksymalnej prędkości 97 km na godzinę, zdajesz sobie sprawę, że przejeżdżasz tuż pod nią. Co wpada w oko? To, że cały aquapark urządzony jest w klimatach zimowych. I muszę przyznać, że wygląda to dość intrygująco. Ale bez obaw, na Florydzie średnia temperatura w ciągu roku to 24 stopnie Celsjusza. Wracając do zjeżdżalni, zjeżdżalnia ta jest trzecią najszybszą i najwyższą na świecie. Zjeżdżalnia Verrückt jest całkowicie inna niż te, które widzieliście do tej pory. Wyróżnia ją to, że nie zjeżdżasz sam, a w wagoniku, jak na rollercoasterze. Wszystko zaczyna się na wysokości 51 metrów. Celem twórców było zbudowanie jak najszybszej konstrukcji, co zdecydowanie się udało. Rozpędzić się tu można do zawrotnej prędkości 110 km na godzinę. Po otwarciu zjeżdżalnia była bardzo popularna i zdobyła nagrodę Gold Ticket. A jest to nagroda, która przyznawana jest najlepszym parkom rozrywki. Niestety, ale na tej zjeżdżalni co najmniej 13 osób odniosło obrażenia w wyniku uderzenia w siatkę bezpieczeństwa nad zjeżdżalnią, co tylko i wyłącznie pokazuje, że można się na niej tak rozpędzić, że wagonik oderwie się od zjeżdżalni. Insano, czyli szalona zjeżdżalnia wodna i zdecydowanie jest szalona. Zbudowana w aquaparku Beach Park w Brazylii. Została otwarta w roku 1985 i niech Was nie zwiedzie, że ma ponad 30 lat. Zjazd zaczyna się od wejścia na wieżę o wysokości 41 metrów. Nie wiem, co Wy o tym sądzicie, ale jak dla mnie, ta zjeżdżalnia wygląda strasznie. Jakby się urywała na skraju, a osoba zjeżdżająca miała spaść na dół.
I właśnie chyba to w niej jest najbardziej przerażające. A nie, zapomniałem, że można się nią rozpędzić do 105 km na godzinę. Zjazd kończymy w basenie, który nas wyhamowuje. Podsumowując, jednym słowem, wow! Następna zjeżdżalnia nazywa się Tantrum Alley, czyli Atak Złości. Atrakcja mieści się w akwaparku Wild Wadi w Dubaju i moim zdaniem nazwa jest dość trafna. Bynajmniej jeśli się patrzy na tych, którzy zjeżdżają tyłem do kierunku jazdy. Cała zjeżdżalnia składa się z trzech sekcji nazywanymi tornado, które połączone ze sobą są rurami. Można zjeżdżać we 2, 3 lub 4 osoby. Siadasz lub kładziesz się na dużym materacy. I na samym początku zjazd nie wydaje się zbyt emocjonujący, a wręcz nudny. By po chwili gwałtownie wpaść w pierwsze tornado. I tak jeszcze 2 razy, zresztą zobaczcie sami. Kończąc, oczywiście wpadasz do dużego basenu i dopiero wtedy możesz spokojnie zaczerpnąć powietrza, przy okazji nie opijając się wody. Aqualoop to zjeżdżalnia, którą można znaleźć w Australii, a dokładnie w olbrzymie Wet and Wild. Określiłem go jako olbrzyma, bo sam aquapark jest to 8 największy park wodny na świecie. Wracając do zjeżdżalni, Aqualoop są to 4 zjeżdżalnie, które mają identyczną charakterystykę, czyli prędkość, wysokość i kształt. Jedynie co je różni to kolory oraz strony wychylenia. Żeby zjechać, musisz wejść do kapsuły i czekać, aż stracisz grunt pod nogami. Następnie rozpędzasz się do 60 km na godzinę, robisz pętlę i lądujesz w basenie. Co jest super, to to, że czwórka przyjaciół może zjechać w jednym czasie i spotkać się w basenie na dole. Kolejną na tej liście jest zjeżdżalnia o mrocznej nazwie Czarna Dziura w akwaparku Bad 1. Nieduży park wodny zbudowany jest w Niemczech. Zjeżdżalnia wyróżnia się tym, że zaczynasz jechać czarną rurą, która nie przepuszcza żadnego światła, a jedynie orientujesz się, gdzie jedziesz, widząc zmieniające kolory lampki. I to był ten fajny moment, ale w pewnym momencie wszystko gaśnie i jedziesz w całkowitej ciemności. A liczne zakręty rzucają tobą w każdą stronę. Kilkanaście sekund później lądujesz w basenie. Zjeżdżalnia o nazwie Leap of Fate. Tematyka tej zjeżdżalni nawiązuje do starożytnych świątyń Majów. Wszystko rozpoczyna się bardzo niewinnie, siadając przy bloku kamiennym, w którym zaczyna się zjazd. Ale już za chwilę przeżyjesz coś niespotykanego. Trasa, jaką pokonujesz, to około 60 metrów, ale w tym wypadku ani szybkość, ani długość nie mają większego znaczenia. Bo mniej więcej na środku zjeżdżalni wpadasz w tunel, który przeprowadzony jest przez akwarium, pełne morskich stworzeń. Choć przy tej prędkości i tak pewnie się nic nie zobaczy, albo bardzo niewiele. To i tak uważam, że jest to jedyna w swoim rodzaju taka zjeżdżalnia. Finalnie, jak już widzieliście, ląduje się w basenie. Zjeżdżalnia z podwójną pętlą L2. Znaleźć ją można w Austrii w miejscowości Wörgl. Zdecydowanie nie polecam, jeśli ktoś ma klaustrofobię, ale w sumie chyba to dotyczy wszystkich zjeżdżalni. Zaczynamy od wejścia do małej komory, by po odliczaniu z wielką prędkością zacząć spadać w dół. Następnie przejeżdżasz przez 2 nieco pochylone pętle i kończysz w basenie. I to jest coś, co albo się kocha, albo nienawidzi. Ślizgasz się z wielką prędkością, pętle twoim ciałem miotają na każdą stronę, a woda wręcz wdziera ci się pod powieki. Ja zdecydowanie należę do pierwszej grupy, która włazi wszędzie, żeby sprawdzić to na swojej skórze.